No i dzisiaj będę robiła tartę z jabłkami. Pierwszy raz będę tą tartę robiła, także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tutaj mam ciasno, tu jest, od razu mówię. Tutaj mam wszędzie poustawiane, bo się nie ma jak ruszyć. Zbyszek tutaj robi z grzybami. Mam tutaj kawusie. I tak, do tej miski dwie szklanki mąki. Teraz tutaj wsypiemy sobie mąkę. Muszę te resztki mąki rozsypywać, bo pełno takich końcówek. Jest jedna. Może weźmiemy tą. To jest luksusowa. Tu jest 650, a tam jest 550. Jedna szklanka. Oj, druga szklanka. To można schować. I do tego dajemy pół szklanki cukru. Jeszcze mi tu coś zostawi. Zapomniałam jeszcze, że tutaj trzeba będzie proszek do pieczenia. Tu powinien jeszcze być. Jest. Nie wiem, czy to starczy. Proszek do pieczenia i teraz to trzeba będzie zagnieść, znaczy się wymieszać, nie zagnieść. I teraz do tego pójdzie masło i śmietana. Masło, jajka i śmietana. Najpierw to masło, kostka masła. Dobrze by było ją pokroić na kosteczki, bo ono jest zimne, to masło. Żeby to się tam jakoś wymieszało. Nie wiem, czemu sobie wziąłem ten nóż do smarowania. Mogłam sobie wziąć taki większy nóż przecież. Nie będę smarować, tylko kroić to masło, no ale... Tak. To było rozdrobnione. Wrzucamy to masło. No i w jednych przepisach jest całe jajka, w drugich przepisach są same żółtka. Ja dam całe dwa jajka. Jedno. Drugie. I łyżka śmietany. I będzie się robiła z tego taka jakby kruszonka. Może najpierw to.
Teraz dodam do tego śmietanę i potem chyba będę jeszcze to musiała ręcznie wymieszać, bo widzę, że to masło się jeszcze tak za bardzo nie rozprowadziło. No i ściągamy to i troszeczkę będzie trzeba popracować ręką. Ale chyba się już fajnie, no już się to rozmiesza. Zaraz to do lodówki, później w tym czasie będę robiła z jabłkami. No, tak się klei trochę. Ale ponoć to się tak może kleić. No, taka plastelina się z tego robi, nie? Jak plastelina. Ja sobie to teraz przełożę na papier, troszkę rozplaszczę i dam do lodówki, żeby to było bardziej zimne. No i przygotowałam sobie ten papier. Teraz sobie to wyłożę na papier. Ja już to sobie tak rozłożę. Bo to prędzej mi to, wiecie, tylko chciałam to tam przesunąć dalej. Bo to mi nie w tym miejscu spadło, gdzie miałam, ale jest dobra, trudno. Na razie to tylko tak zapakuję i dam to na chwilę do zamrażarki. Mam nadzieję, że, bo tak w lodówce to by to musiało z godzinkę pobyć. Tak, tamto się ciasto się chłodzi. A Zbyszek tam, możecie słyszeć, on ostrzy noże. A ja sobie teraz tutaj poobieram jabłuszka i zrobię sobie jabłuszka za ten czas, jak to się tam chłodzi. I powiem wam, nie wiem, czy tak będzie dobrze widać. Może mogę, jak się jabłka kroi i obiera, to każdy wie, nie? No, powiem wam, że jak przyjechaliśmy, byliśmy tak przemoczeni, że nawet majtki miałam mokre. Ale u góry. No, tam non-stop padał deszcz. Jak trochę przestał padać, to i tak z drzew leciało. Także wody tam było w niektórych miejscach, także już mi potem w butach chlupało. Spodnie miałam do łydki mokre. Także przyjechaliśmy troszeczkę zmarznięci. No bo jak w nogi jest zimno, to człowiekowi jest zimno. Czapka z daszkiem też przemoczona, nawet włosy trochę mokre. No, ale zadowoleni, bo tyle tego jest, a teraz przerażeni, bo to trzeba wszystko obrobić. Ale potem będzie, nie? Będzie fajnie. No, to jest ten, że tam trzeba długo jechać. To jest ten minus, że to jest tak daleko, ale tam o tej porze właśnie można z grzybami przyjechać. Wtedy jak byliśmy 2 tygodnie temu, to było za wcześnie i to jeszcze, dzięki, to jeszcze wtedy nie było. A teraz już były grzybki, chociaż pod grzybki dopiero tam się zaczynają. Myślę, że za tydzień jak pojedziemy, to będą. Kotek jeszcze jakiś do ostrzenia? Może ten. I to mam na dole. Te dwa może. Dobra. I ten może. Bo ten też taki jest, nie? No, no. Wiesz co, weź jeszcze te dwa. Tak już masz to maszynkę. No. No. I tak. Zmokliśmy, a właśnie, bo o czym mówiłem, że tamte podgrzybki się dopiero zaczynały i mam nadzieję, że za tydzień to będą, bo my właściwie dzisiaj nieplanowanie jechaliśmy na te grzyby. Ja sobie planowałam całkiem co innego. Ja miałam to ciasto zrobić wszystko i miałam to mieć zrobione już teraz o tej porze, miałam leżeć i pachnieć. No ale niestety.
No, Zbyszek wczoraj przyszedł, powiedział, że chce dzisiaj na grzyby jechać. Mówię, że nie bardzo mi, bo mam coś inne zaplanowane. No, ale w końcu pojechaliśmy i to wcale tak wcześnie nie jechaliśmy, bo na miejscu byliśmy o 2 po południu. Ludzie normalnie o tej porze idą z grzybów, ale tak się tylko wydaje, bo jak ostatnio byliśmy w piękną pogodę i też byliśmy koło 1 w lesie, niektórzy przychodzili o 2 do lasu i też jeszcze z pełnymi koszami wychodzili. Te jabłka jakieś takie jakby uderzone są. No. No i tak planowałam dopiero za tydzień, ale za tydzień też jeszcze tam chcę jechać, bo wtedy mają być tam podgrzybki. Już maślaków na pewno nie będziemy zbierać. Już zeszłym razem, w zeszłym tygodniu, żeby się powiedział, że już nie chcę widzieć maślaków. No ale te, które teraz pozbieraliśmy, one są większe, nie takie malutkie jak tamte. A żal było nie brać, bo były całe skupiska tych maślaków. Bo to jest maślak sitarz, maślak jakiś tam. Ja to wszystko sprawdzałam na aplikacji. No i taki normalny, nie? Maślaczek. Dużo tego było, sobie myślę, zamrozi się i będzie tak do zupy czy do sosiku. No. Tak. Skórki. Nie wiem, czy lubicie też tak obgryzać skórki? Garnek bym sobie musiała przygotować. Może ten. No tak, jeszcze ja sobie będę odkładała, bo umiem te skórki normalnie jeść cały czas. Bardzo was przepraszam. Nie będę wyrzucała. One mi się troszeczkę ususzą i będą takie do herbatki. Na razie je tutaj dam, bo nie mam teraz czasu z tym się bawić. Tu się nic nie marnuje. No, powiedzmy prawie nic. Nic się na kolorze stoi, nie? A teraz na razie tu powkładam. I kroimy. Duże te jabłka. Nie wiem, czy w Lidlu chyba kupiłam, nie? Ostatnio chyba w Holu było zakupowym. Także te jabłuszka będą teraz, pokroję je i troszeczkę się poprażą. Chyba długo się nie będą musiały prażyć, bo nie są twarde jakieś, żeby się za bardzo nie rozciapciały. I później do nich dam cynamon, nie wiem, goździka chyba nie mam, ale chyba mam tam jeszcze jakąś przyprawę do piernika, to też dodam. Można dodać miodu, a że ja mam miód, bo dostałam od mojej koleżanki, to będę mogła też dać do tego miodu. Ale to dopiero jak one się uprażą troszkę i przestygną. Chociaż ten miód i tak będzie się to potem w piekarniku, to on i tak już straci te właściwości, wiecie, lecznicze, nie? No. Muszę powyciągać te jabłka, bo muszę tutaj tą kostkę z tych jabłek. A tu miałam przetarte, także nie ma problemu. Jabłko sobie ładnie w kostkę i się będzie za chwilę prażyło.
tutaj mam taki bonus, a wyście nie widzieli, jak to kroiłam, no ale kroiłam w kostkę. Tutaj mam jedno jabłko w bonusie, bo jest za dużo. Pokroiłam, żeby mi było lepiej jeść. No i teraz dam na piec, tak z 10-15 minut będę to podprażała, tak. I później dodam do tego łyżkę miodu, tam mam w przepisie, to wam powiem. Co jakiś czas trzeba będzie to tutaj przemieszać, nie? Tu widzicie, mi się rosół robi, także cały czas ubrana się pyrka rosołek. Tutaj mam warzecha. I co jakiś czas to się będzie tutaj tak odprażać. No, to na razie tyle. No i już wyciągnęłam, tą ciastą, ale to się klei, to będę to wałkowała właśnie przez papier i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tak to robiła pani na YouTubie. Także teraz spróbuję ja tak zrobić. A tutaj mam taką fajną foremkę, ostatnio dostałam. Całkiem nowiusia wygląda. I w tym chcę, właśnie to mnie zainspirowało, ten kształt, żeby zrobić tartę. No to wałkujemy, zobaczymy, jak mi się to rozwałkuje. No, lekko nie było, to się bardzo klei, ale wyklejone mam tą formę. Dam jeszcze do lodówki, bo muszę poczekać, aż te jabłka mi ostygną i je doprawić. W tym czasie niech to jest w lodówce, a tą kulkę, co typu obrywałam, też dam do lodówki, bo to będę chciała też rozwałkować i jakąś dekorację zrobić, albo kratkę, albo zobaczymy, co się da. Albo po prostu tak jakby kruszonkę poukładam. Zobaczę, co się da z tego zrobić, nie? No, także na razie idzie to do lodówki. No, jabłka już mi się trochę ostudziły. Nie powiem, żeby były zimne, ale są już ostudzone na tyle, o ile. Garnek ma jeszcze dno ciepłe, ale to... Tutaj teraz damy sobie cynamonu. Och. No, troszkę za dużo by było. Cynamonu, trochę tej, bo nie mam goździka mielonego. Zawsze miałam, ale jakoś teraz nie mam. Będę sobie musiała kupić, bo do tych zimowych kawuś to mi się to przyda, nie? O tak. No. Jest przyprawa do piernika, to sobie tutaj też damy te przyprawy. O, widzicie, a teraz tą łyżką nie będę mogła nabierać miodu przecież. I damy do tego 2 łyżki miodu. Ja mam bardzo słodkie te jabłka, także nie wiem, czy dam 2 łyżki. Troszkę mniej. Mamy miód kolonowy.
Dobra. Niech jest. I to wszystko wymieszam. I za chwilę wyciągam ciasto z lodówki. I będziemy to wykładać. Tylko to muszę tu dobrze wymieszać. Ten miód, jak widzieliście, nie jest już taki bardzo płynny. Jest nawet dobrze, że lekko ciepłe są te jabłka, bo mi się to lepiej rozpuści tu. One mi się zrobiły trochę jak pire, te jabłka, no ale trudno, takie jabłko. Nie kupowałam specjalnie pod szarlotkę, jakieś twarde czy coś, tylko takie jakie były, takie wzięłam. I są bardzo słodkie, no ale są kawałki jeszcze jabłka i są, jest taka. O. Można do tego dać orzechy, jakby ktoś chciał, bakalie, ale ja robię na razie tak, jak to jest samo. O, piekarnik mi się już grzeje i zaraz to wykładam na ciasto, będę zaraz wykładała. Pachnie to, nie wiem, czy to dosyć jest tych przypraw, czy co jeszcze trzeba dodać. Ja bym jeszcze dodała, żeby to miało taki... Tym bardziej, że tego goździka tu nie ma. Dobra, teraz to chyba już starczy. Powinno fajnie pachnieć. Już to pachnie, ale ciasto tak się będzie piekło. No i tak się zrobiło tego mniej, bo to się tak ubiło. Ale myślę, że do tej formy to starczy. Idę po tą formę. No i teraz sobie wyłożymy. A, będzie dość. Myślałam, że to będzie za mało, ale nie. I teraz z tego ciasta ja po prostu nie wiem, czy będę chciała to gałkować, czy po prostu będę robiła kuleczki. Żeby to się błyszczało, nie wiem. Albo tak to już zostawić. Potem żeby się... Trochę cukru. Ale cukier jest w środku. Na górę. No dobra. Damy cukru. Tylko ręce umyję, bo się to klei. Cukier jeszcze. No tak to chyba już styknie. Będzie słodkie, ale nie wiem. No i ciasto idzie teraz do piekarnika.
na prawie godzinkę. Tak. Ja sobie tutaj teraz ogarnę i się będę zabierała za krojenie grzybków, oczyszczanie i krojenie grzybków. Chleb też jeszcze mam do roboty, ale to nie mogę i tak w tym samym czasie mieć i piekarnik, i maszynę do chleba, bo to by mogły kable nie wytrzymać, nie Zbyszek? To ja w tym czasie po prostu będę kroiła te grzyby, które są do suszenia. No i chciałam Wam pokazać, jak to ciasto wygląda. Bardzo łatwo wyszło z formy. Super, no jak będzie smakowało, to się dopiero dowiemy za niedługo. Zaraz robimy sobie kawusie i ciasto. U nas jest troszeczkę to odwrócone, nie jest, że jest najpierw obiad, potem jest deser. Dlatego, że późno zawsze śniadanie, to się teraz nie chce obiadu. Ale przeszliśmy z kościoła, to by się napił człowiek kawki i zjadł trochę ciasta. Może kawałeczek, a później po obiedzie znowu się deserek zje, nie? No. Także tak wygląda ta moja tarta. Wiem, że są różne tarty, inaczej też te ciasto się robi. Ja wypróbowałam ten sposób, dlatego że taki znalazłam przepis, ale będę chciała też robić inne, bo tak jak na przykład takie ciasto jak na ten mój... Oj, zapomniałam się nazywa, co ja na wiosnę robię, na święta, jak na mazurek, taki twardy. To by się też fajnie wykleiło tutaj, a dając te jabłka, to by to nasączyło się, to by nie było to twarde też, nie? No, także będę jeszcze próbowała różne tarty, mam fajną blachę, teraz jest taki czas, wiecie, jesienny, to można z jabłkami, ze śliwkami, no ale przede wszystkim jabłka prażone z cynamonem, goździkiem i tak dalej. Także zapach jest naprawdę fajny, mam, tak myślę, że smak będzie tak samo fajny. Także polecam Wam to ciasto. No. No i tak wygląda ciasto na talerzu. Ładnie. I tak wygląda po przekrojeniu. Także życzę smacznego. To się oczywiście nakruszyło, no to standard.